rewizja, którą macie Francja, którą chce realizować w przyszłości, zakłada rewizję traktatów. Chodzi o reformę Unii Europejskiej, jak również strefy euro, czego bym sobie życzył. Chciałbym, abyśmy mogli ją wypracować w konsultacjach demokratycznych na bazie przyszłych wyników wyborów europejskich i podczas prac międzyrządowych, które będą prowadzone w nadchodzących miesiącach. Emmanuel Macron podkreślił, że o relacjach w Unii Europejskiej nie można mówić bez brania pod uwagę relacji z Turcją i Rosją. Dodał, że wspólnota musi wystąpić z nowymi inicjatywami i budować nowe sojusze. Prezydent Francji zapowiedział również, że w przyszłym miesiącu przedstawi Unii Europejskiej projekt wzmocnienia bezpieczeństwa wspólnoty. Jak dodał, chodzi o nadanie treści punktowi 7 artykułu 42 Traktatu o Unii Europejskiej. Mówi on o wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony. W przemówieniu do francuskich ambasadorów na dorocznym spotkaniu Emmanuel Macron tłumaczył, że Europa musi obecnie sama zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo i nie może polegać tylko na Stanach Zjednoczonych. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił, że Moskwa zbada konsekwencje najnowszych amerykańskich sankcji i możliwą na nie reakcję. Dodał, że Rosja będzie podejmować działania odpowiadające jej interesom narodowym. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oznajmiła zaś, że sankcje Waszyngtonu nie sprzyjają dialogowi i współpracy między państwami. Maria Zacharowa wytknęła amerykańskim politykom, że nie mogą przyswoić sobie prostej prawdy i sankcje nie są w stanie zmusić Rosji do zejścia z drogi obrony swoich interesów narodowych. Jej zdaniem taka polityka Waszyngtonu jeszcze bardziej komplikuje kwestię dialogu i rozwiązania istniejących problemów. Rosyjski ekspert Jurij Rogołujew stwierdził natomiast, że najnowsze sankcje nie są zaskoczeniem. Zaznaczył, że nikt nie sprzedawał Rosji towarów, które mogłyby być wykorzystane przez armię, ani najnowszych technologii. Na to wszystko już od dawna obowiązują ograniczenia, podkreślił ekspert. Dziś weszły w życie nowe sankcje gospodarcze nałożone przez Waszyngton na Rosję w związku z zamachem w brytyjskim Salisbury. Obejmują one m.in. zakaz eksportowania do Rosji sprzętu elektronicznego, nowoczesnej technologii i produkcji mogącej mieć związek z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Pozostajemy w Rosji. Sąd w Moskwie skazał Aleksieja Nawalnego na 30 dni aresztu. Opozycyjny rosyjski polityk uważa, że proces został zorganizowany, aby uniemożliwić mu przygotowanie ogólnorosyjskiej demonstracji. Sąd uznał Aleksieja Nawalnego za winnego powtórnego naruszenia zasad organizacji publicznych akcji. Kara dotyczy protestu, który odbył się 28 stycznia w Moskwie. Był to bojkot wyborów prezydenckich. Zdaniem sądu opozycyjny polityk był organizatorem i uczestnikiem protestu, który nie był uzgodnione z władzami. Aleksiej Nawalny został zatrzymany w sobotę w Moskwie. Na rozprawie sądowej powiedział, że proces został zorganizowany, aby nie dać mu możliwości uczestniczenia w zaplanowanej na 9 września ogólnorosyjskiej akcji protestacyjnej przeciwko reformie systemu emerytalnego. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować? Nie, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Polskie Radio 24, minęła 21:30. Informacje dnia, Michał Walczyk.
Zmarła 6-miesięczna dziewczynka, którą tydzień temu w warszawskim Parku Praskim przygniotło drzewo. Spróchniały konar przewrócił się na ławkę, na której siedziała matka z dzieckiem. Fakt, iż doszło do śmierci dziecka, będzie miał niewątpliwie wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej czynu będącego przedmiotem tegoż śledztwa. Poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Marcin Saduś. Z Zieleni Miejskiej zapowiedział jednocześnie sprawdzenie stanu drzew w stołecznych parkach. Będziemy głosowali na tak zwanych płachtach. Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała o formacie kart, na których zaznaczymy swój wybór w tegorocznych wyborach samorządowych. Decyzję PKW przedstawił jej przewodniczący Wojciech Hermeliński. Chociaż to już nie będzie płachta taka w rozumieniu, jak miała być w oparciu o przepisy jeszcze sprzed nowelizacji. Te karty się znacznie zmniejszyły z uwagi na to, że kodeks wyborczy zmienił zasady ilości kandydatów. Pierwsza tura tegorocznych wyborów odbędzie się 21 października, druga 4 listopada. Specjalistyczne sądy, których celem jest chronienie praw polskich dzieci, rozpoczęły dziś pracę. Także dziś weszły w życie przepisy, które pozwalają skuteczniej reagować, gdy za granicą polskiemu obywatelowi zostanie odebrane dziecko lub dobro dziecka będzie zagrożone, mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Nie ma już odwracania się plecami do obywatela, zwłaszcza w takich sprawach, bardzo delikatnych sprawach. Dlatego między innymi dziś w resorcie sprawiedliwości tymi sprawami zajmuje się 16 osób, 16 urzędników, ale także sędziów i prokuratorów specjalnie przygotowanych do wykonywania tego typu zadań. Sądy okręgowe delegowane do spraw dzieci będą miały 6 tygodni na rozpoznanie konkretnego przypadku. Dotychczas trwało to 2 lata. Blisko 1000 pierwszoklasistów z polskich szkół na Litwie otrzyma wyprawki szkolne. Przybory zostały zakupione z funduszy Senatu. Wyprawka to część tzw. bonu pierwszaka. To ponad 112 euro w formie jednorazowego stypendium, które otrzymuje każdy polski uczeń. Szacuje się, że w tym roku w szkołach na Litwie będzie uczyło się około 12 tysięcy młodych Polaków. Duży wybór ofert pracy, wyższe zarobki oraz bliskość geograficzna to najważniejsze czynniki sprawiające, że obywatele Ukrainy coraz chętniej podejmują się pracy w Polsce. Tak wynika z badań Fundacji na rzecz wspierania migrantów na rynku pracy. Jak mówi Anatolij Zimnin z tej fundacji, Ukraińcy pracują u nas najczęściej od 3 do 6 miesięcy. Ponad 90% to jest termin pobytu do 6 miesięcy. Jednak migracja obywateli Ukrainy do Polski ma charakter krótkookresowy. Z badania wynika, że największa grupa pracowników z Ukrainy to osoby w wieku od 26 do 35 lat. W przyszłym miesiącu przedstawi Unii Europejskiej projekt wzmocnienia bezpieczeństwa wspólnoty. Zapowiedział to prezydent Francji Emmanuel Macron. Jak dodał, chodzi o nadanie treści punktowi 7 artykułu 42 Traktatu o Unii Europejskiej. Mówi on o wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony. W przemówieniu do francuskich ambasadorów na dorocznym spotkaniu Emmanuel Macron tłumaczył, że Europa musi obecnie sama zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo. W kwestii swojego bezpieczeństwa Europa nie może dłużej polegać tylko na Stanach Zjednoczonych. Sami musimy teraz wziąć odpowiedzialność i zapewnić bezpieczeństwo, a w ten sposób zagwarantować suwerenność europejską. Powinniśmy wyciągnąć wszystkie konsekwencje z zakończenia zimnej wojny. Sojusze mają ciągle znaczenie, ale równowaga, niekiedy automatyzm, na których zostały zbudowane, powinny zostać ponownie przejrzane. Europa powinna wyciągnąć z tego wnioski. Emmanuel Macron dodał, że wspólnota musi wystąpić z nowymi inicjatywami i budować nowe sojusze. Od 20 do nawet 200 tysięcy dzieci co roku porywanych jest w Chinach. To nieoficjalne dane ekspertów. Z tych oficjalnych wynika, że tylko w 2016 roku doszło do ponad 600 porwań. Handel ludźmi w Chinach to wciąż poważny i aktualny problem. Do jednego z uprowadzeń doszło w weekend na południu kraju. 5-letnia dziewczynka, która była pod opieką swojej babki, została uprowadzona z placu zabaw w miejscowości Xuanwei. Rodzice dziecka informacje o jego zaginięciu umieścili na lokalnych portalach społecznościowych i komunikatorach. Dzięki temu dziecko udało się odnaleźć w hotelu w miejscowości oddalonej o ponad 90 km od miejsca porwania. Dziewczynka z ogoloną głową, która miała utrudnić jej identyfikację, oraz w nowym ubraniu przebywała w towarzystwie kobiety. Ta została aresztowana przez policję. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Uprowadzeni chłopcy sprzedawani są za równowartość 50 tysięcy złotych, dziewczynki o połowę taniej.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Czas teraz na serwis sportowy. Przed mikrofonem Henryk Urbaś. Michał Kwiatkowski pozostaje liderem Vuelta a Espania. Po trzech etapach tego wyścigu, dziś na metę etapu wygranego przez Włocha Elię Vivianiego, polski kolarz przyjechał 13, ale w takim samym czasie co zwycięzca klasyfikacji generalnej. Kwiatkowski o 14 sekund wyprzedza Hiszpana Alejandro Valverde. Rafał Majka z 35-sekundową stratą jest 14. Po 17 czasu polskiego na nowojorskich kortach Flushing Meadows wystartował ostatni tegoroczny wielkosztemowy turniej tenisowy US Open. Za nami już kilka rozstrzygnięć. Już na początek spora sensacja, bo najwyżej rozstawiona liderka rankingu WTA Runka Simona Halep przegrała w pierwszej rundzie z Estonką Kają Kanepi 2-6 i 4-6. Agnieszka Radwańska w pierwszej rundzie ma za rywalkę starszą o 2 lata, ale niżej notowaną tenisistkę z Niemiec Tatianę Marię. Krakowianka rozpoczęła niedobrze, bo pierwszy set przegrała 3-6. W drugiej partii jest w tej chwili 1-1. Początek tenisowych emocji także w Warszawie. Ruszył tu bowiem już 51. międzynarodowy turniej nastolatek i nastolatków o puchar zbiorowego przez 4 lata redaktora Bogdana Doloszewskiego. Kiedyś właśnie w tej imprezie swoje późniejsze kariery rozpoczynali m.in. siostry Radwańskie, Magda Grzybowska, Marta Domachowska czy Marcin Matkowski. Kalina Gustowska i Zuzanna Jeszcze, które są wśród uczestników tegorocznej imprezy, też pewnie marzą o wielkich sukcesach w przyszłości, ale na razie... Ważny jest dobry wynik w tym turnieju i tyle. No. Jest to turniej w Polsce, więc zależy mi oczywiście na sukcesie. No już się przyzwyczailiśmy do gry na punkty już na turniejach, więc nic nowego to dla nas nie jest, także rywalizujemy. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry poziom ten turniej, bo to jest jedynka jednak. Większość jest tutaj Polaków, więc znamy ich. Z wielu państw przyjeżdżałem tutaj na turniej, ponieważ jest to wysoka ranga, więc opłaca się przyjeżdżać. No to powodzenia. Mecz Zagłębia Sosnowiec z Wrocławskim Śląskiem zamknął rozgrywaną od piątku szóstą kolejkę gier w naszej ekstraklasie piłkarskiej. Zakończył się remisem 3-3, choć do przerwy prowadzili goście z Wrocławia 2-0. Po 6 seriach spotkań tabelę otwiera Gdańska Lechia, która ma 2 punkty przewagi nad Lechem Poznań, Jagiellonią Białystok, Piastem Gliwice i Zagłębiem Lubin. Śląsk 10, Zagłębie Sosnowca 14. 7 kolejka ligowa rozpocznie się w najbliższy piątek, a w meczu pierwszej ligi Stal Mielec zremisowała z GKS-em Tychy 1-1. Tyle o sporcie teraz. Spotkamy się jeszcze w Kronice Sportowej. Zapraszam Państwa na 22:33. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Godzina 21:37. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Halo, halo, tu mówi Warszawa w programie Polskiego Radia 24. Przed mikrofonem Grzegorz Jankowski. Drodzy słuchacze, zapraszam Was serdecznie na drugą publicystyczną część magazynu Północ Południe, którą w całości poświęcimy temu, co się dzisiaj wydarzyło podczas obrad, a właściwie paraliżu obrad Krajowej Rady Sądownictwa. Naszym gościem jest członek KRS, pan Tomasz Rzymkowski, reprezentujący Kukiz15. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie rektorze. No więc właśnie, opowiedzmy naszym słuchaczom, którzy przygotowują się już powoli do snu, tak na spokojnie, co się dzisiaj wydarzyło. Jak zawsze na spokojnie, paraliżu od razu prostuję, tak do końca nie było. Było pewne opóźnienie, można powiedzieć, pewien incydent się wydarzył. Mianowicie grupa około 12 protestujących związanych z środowiskiem obywateli RP, KOD-u. Ta sama skądinąd grupa, bo poznałem te osoby, miałem już z nimi chybioną przyjemność obcować w miniony czwartek, kiedy zablokowali mnie na 1,5 godziny na podjeździe, na parking. A czyli to było drugie podejście do blokady KRS-u, tak? No wtedy zablokowali pojazdy kołowe, jeśli możemy takiej semantyki użyć. Wtedy zablokowali bramę wjazdową, zablokowali drogę przeciwpożarową. No ja przez 1,5 godziny musiałem pilnować swojego samochodu. Nie mogłem go zostawić, bo droga przeciwpożarowa, znam przepisy, wiem, że takich rzeczy robić nie można, tym bardziej tam nie było możliwości nawrócenia albo w jedną, albo w drugą, za mną były samochody. Dzisiaj natomiast ci państwo zablokowali drzwi wejściowe do sali posiedzeń w gmachu przy ulicy Rakowieckiej 30. Co ciekawe, 5 pracowników i bodajże 2-3 członków rady było w tej sali. Oni nie mogli ani wyjść z tej sali, ani nikt do nich nie mógł wejść. Około godziny 13 dopiero funkcjonariusze policji te osoby wyprowadziły z korytarza w gmachu należącym do SGGW, bo to no też trzeba jasno dlaczego powiedzieć. Obradujecie w gmachu SGGW? No panie rektorze,
Podejrzewam, że inni członkowie Rady przyznają mi również rację. Od dłuższego czasu jest podnoszony postulat, ja jestem jego głównym orędownikiem. Może nie głównym, bo tych osób podejrzewam, że jest jeszcze wielu, ale ja akurat nie wstydzę się o tym mówić. Uważam, że i ostatni organ konstytucyjny państwa, który jest bezdomny, powinien mieć własną siedzibę. Czyli Krajowa Rada Sądownictwa powinna mieć obszar, gdzie wewnętrzna straż ochrona powinna wpuszczać osoby uprawnione, osoby nieuprawnione nie wpuszczać, a przez to, że siedziba Krajowej Rady Sądownictwa mieści się, jak wiele innych podmiotów, w budynku należącym do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, no to niestety, ale na przykład interwencja policji musi wymagać zgody rektora uczelni. I dlatego tyle to trwało czekanie na policję, bo trzeba było czekać na zgodę pana rektora? Tak, ponieważ jest to obszar uniwersytetu, jest ustawa o szkolnictwie wyższym, która jasno reguluje, że w ramach zasady autonomii uniwersytetów, która jest również zasadą, która ma swoje korzenie konstytucyjne, to rektor wyraża zgodę na wejście policji na teren uniwersytetu i to jest jedyna osoba uprawniona do takiego działania, a przez to, że Krajowa Rada Sądownictwa jest tak kątem w gmachu SGGW, no tak to niestety wygląda. No dla mnie to jest państwo z dykty i paździerzu. Mam nadzieję, że dlaczego z dykty i paździerzu? No, panie rektorze, wyobraża pan sobie jakiekolwiek poważne państwo na świecie, gdzie organ konstytucyjny państwa pomieszkuje kątem na uczelni i w sytuacji protestów ten organ konstytucyjny jest w stanie obronić swojego, nazwijmy to, funkcjonowania, no bo brak możliwości wejścia i obradowania, podjęcia posiedzenia o godzinie 10, kiedy było to planowane, no to jest paraliż organu konstytucyjnego państwa. W każdym normalnym państwie są takie zabezpieczenia, aby usprawnić i zminimalizować to ryzyko, bo ryzyko zawsze istnieje i jego się nigdy nie wyeliminuje. Natomiast no, jeśli traktuje się gorzej niż urząd gminy w najmniejszej gminie w Polsce, bo nawet najmniejsze gminy mają własne siedziby i wójt jest gospodarzem u siebie i on wie, kogo może wpuścić, kogo nie w sytuacjach, powiedział, drażliwych, jak na przykład organizacja wyborów, jakichkolwiek wyborów, gdzie ma swoją straż ochronę, która pilnuje, kogo może wpuścić, kogo nie, w jakich godzinach przyjmujemy zwykłych interesantów, kiedy zamykamy urząd. Tutaj jest zupełnie inna sytuacja. Organ konstytucyjny jest gościnnie w gmachu uniwersytetu, gdzie panuje zupełnie inny reżim i porządek. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że do głowy by nikomu nie przyszło, że można paraliżować obrady KRS-u. Do tej pory to się nie zdarzało w Polsce. Panie redaktorze, ja byłem przekonany, że w sytuacji braku, moim zdaniem, adekwatnej, ostrej reakcji organów państwa po tym incydencie czwartkowym, ta eskalacja nastąpi. I bardzo się cieszę, że dzisiaj było takie jednoznaczne, zdecydowane działanie ze strony państwa, bo jutro może byłoby 500 osób i może by weszły na salę posiedzeń i tam protestowały i wtedy rzeczywiście byłby gigantyczny problem. A myśli pan, że ten problem został już rozwiązany, że to nie będzie tak, że jutro te umowne jutro nadejdzie i faktycznie przyjdzie 500 osób i no definitywnie sparaliżuje wasze obrady? Nie, bo po pierwsze nie widzę takiego zaangażowania społecznego, bo jakby nie patrzeć od godziny 10 do godziny 13, wiele mediów transmitowało to wydarzenie, ten incydent w gmachu SGGW i te osoby, które zostały wyprowadzone przez policję przed gmach SGGW, dopóki były media, które trwało to 15 minut, ten pobyt mediów pod tym gmachem, następnie rozeszły się do domu i żadnego protestu nie było. No, nie ma zaczynu społecznego, aby protestować przeciwko posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa. No i też jednoznaczna, ostra reakcja ze strony państwa, policji przede wszystkim. Mam nadzieję, zabezpieczenie gmachu przed jutrzejszym posiedzeniem, tak abyśmy mogli zakończyć to posiedzenie, co jest planowane w A tam teraz jest policja, pilnuje tego gmachu? Czy będzie jutro pilnowała rano? No, tak mi się wydaje. Przekonany jestem. Widzę, że policja od kilku dni, a posiedzenie trwa od czwartku, pilnuje w miejscach newralgicznych, jak już na przykład wjazd do siedziby. Już takich incydentów nie ma. Środki ostrożności zostały zastosowane, natomiast rozwiązanie tego problemu wymaga rozwiązań systemowych. Wszystkie organy konstytucyjne państwa mają własne siedziby. Krajowa Rada Sądownictwa jest bardzo ważnym organem państwa i powinna mieć własną siedzibę i mam nadzieję, że drugi gość, czyli pan rzecznik, pan sędzia, pan prezes Maciej Mitera zgodzi się ze mną, że ten organ konstytucyjny państwa potrzebuje siedziby. No i w dobrym momencie pan to powiedział, bo właśnie pan Maciej Mitera, rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa jest już z nami. Tak, pan poseł zakłada słuchawki, ponieważ pan Maciej Mitera będzie przez telefon. Halo, halo, słyszymy się?
Tak, dobry wieczór panie redaktorze, witam pana posła Tomasza Rzymkowskiego i naszych słuchaczy. Drodzy panowie, to takie pytanie teraz, bo już wiemy jak wyglądało całe zajście, pan poseł Rzymkowski opowiedział dosyć dokładnie, a teraz proszę was o ocenę. Dlaczego waszym zdaniem, jaka była motywacja obywateli RP, którzy dzisiaj protestowali, próbowali sparaliżować posiedzenie KRS-u? Pierwszy odpowiada pan poseł Rzymkowski. No przede wszystkim próba zablokowania posiedzenia, tak aby nie doszło do skutku, ale również zwrócenie uwagi opinii publicznej na to wydarzenie i sprowokowanie jakiegoś zaczynu reakcji społecznej. To oczywiście no, spaliło na panewce, bo tego odzewu ewidentnie nie widać, nie ma. Ten temat nie jest społecznie, bym powiedział, interesujący. A jak to interpretuje pan Mitera? Szanowni panowie i szanowni państwo, to jest, bym powiedział, zawsze uważam, że protesty są immanentną częścią demokracji. Natomiast to, co się dzisiaj wydarzyło, to jest, ja nie no, ważę słowa, ale jednak skandalem. Proszę sobie wyobrazić, to jest organ konstytucyjny. Tak jak pan poseł doktor zauważył Rzymkowski, to jest bardzo ważny organ, no bo no, zapisany prawda, w konstytucji, czyli ma swoją wagę. Natomiast jeżeli grupa około 20 osób tak, stara się steroryzować, sparaliżować pracę organu, to jest niedopuszczalne. Ja tylko prowokacyjnie zapytam, czy panowie sobie wyobrażacie i nasi słuchacze, że grupa 20 osób z poznatków, bym powiedział, Santa Pauli, lewicowych, bym powiedział, z Hamburga, no biega po Trybunale, po siedzibie w Karlsruhe? No przecież to jest niedopuszczalne. Nikt z nas sobie tego nie wyobraża. A panowie, czy w takim razie uprawnione jest takie rozumowanie o to, że oni chcieli zablokować dzisiejsze posiedzenie KRS-u tak, żeby uniemożliwić wybór sędziów, a tym samym, żeby Europejski Trybunał Sprawiedliwości mógł na przykład podjąć decyzję, miał czas na podjęcie decyzji o zabezpieczeniu tak zwanego powództwa, czyli zablokowaniu procedury wyboru nowych sędziów? Czy nie wydaje mi się, nawet gdyby było to skuteczne, to znaczy przy słabości takiej kompletnie niezrozumiałej aparatu państwowego, przede wszystkim służb porządkowych, w tym policji, posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa odbyłoby się albo w późniejszym terminie tak, aby mogło być skuteczne, albo po prostu w innym miejscu. My nie jesteśmy związani siedzibą przy ulicy Rakowieckiej. Możemy równie dobrze w jakimś sądzie w Warszawie, czy też nawet w gmachu Sejmu, jeśli mi szefowa Kancelarii Sejmu by wyraziła zgodę. Pan Mitera, czy to jest efekt nacisku ze strony Unii, Brukseli, Luksemburga właściwie, pana zdaniem? Nie sądzę, to jest w jakiś sposób, bym powiedział, takich, bym powiedział, no chyba bezsilności tych osób, bo jak mówię, protesty są wskazane w każdej demokracji, natomiast mówię, no, no my nie będziemy przenosić się do innej siedziby, bo to tylko pokazuje, bym powiedział, słabość państwa, żeby członkowie organu konstytucyjnego musieli korzystać z innych pomieszczeń i tutaj bym powiedział, pełna zgoda z panem posłem, no ten organ zasługuje na swoją siedzibę, no nie może być tak, że pokątnie, prawda, no, funkcjonuje organ konstytucyjny. To jest niewyobrażalne. Czy wyobraźmy sobie sytuację, gdyby Trybunał Konstytucyjny dzisiaj miał na przykład kontekst gdzieś tam w okolicach jakiegoś uniwersytetu albo w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Ale w ogóle gdzieś, gdzie funkcjonują firmy prywatne. Dokładnie. No, byłby kompletny paraliż Trybunału Konstytucyjnego. To dlaczego tej siedziby nie macie? Krajowa Rada Sądownictwa no, już istnieje bardzo długo. Dlaczego tej siedziby nie ma? No to jest bardzo złożone pytanie. Można powiedzieć, że najbliżej Krajowa Rada Sądownictwa zakupu nieruchomości przeznaczonej na swoje cele konstytucyjne miała w roku 2015, kiedy w ustawie budżetowej na 2015 rok były przeznaczone środki finansowe, przy czym z racji na podwyższenie stawki VAT nie starczyło na pokrycie tego podatku. Te środki były zabezpieczone w budżecie, wystarczyło tylko i wyłącznie dodać różnicę w VAT-ie i ten stopień wzrostu wartości nieruchomości w roku kolejnym, aby tą nieruchomość kupić. Ja pamiętam prace sejmowe z Komisji Sprawiedliwości. Wyszła propozycja budżetowa, aby jednak tą nieruchomość kupić. Te środki były przeznaczone, natomiast w ostatecznym przyjęciu budżetu zostało to wykreślone. Dobrze, w takim razie panowie, trochę odejdźmy od tego incydentu, skandalicznego incydentu, jak mówi pan Mitera, które się dzisiaj wydarzył. Pójdźmy trochę szerzej. Panowie, dlaczego Krajowa Rada Sądownictwa zebrała się tak szybko? Z tego co pamiętam, to posiedzenie miało się odbyć we wrześniu. Skąd takie przyspieszenie, pan sędzia Mitera? Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, pan sędzia Mazur, wyjaśni to. No tak wymagałbym, powiedział tutaj harmonogram. No i kwestia, proszę zwrócić uwagę, no jednakże zabezpieczenia podstawowych potrzeb. Jakich? No chociażby obsadzenie tej instytucji izby i dyscyplinarnej, gdzie, przepraszam, ale sprawy jednak no leżą i
że już kilka podmiotów zwróciło w tym Rzecznik Praw Obywatelskich. Te skargi kieruje, a izby nie działają. No, to naprawdę, to jest paląca potrzeba. Tak to kwituje. Jest taka potrzeba, poseł Rzymkowski? No, jest też, bym powiedział, poważne podejście, ponieważ wybieramy najważniejszych sędziów w Polsce, znaczy wybieramy, uczestniczymy w procedurze wyboru, bo pamiętajmy, ostateczną decyzję podejmuje prezydent Rzeczpospolitej. Kwestia również posiedzenia zespołów, które odbywały się w minionych dniach i przedłużanie tego w czasie, no przynajmniej mogę mówić za siebie, w mojej perspektywie, upływ czasu powoduje utratę części wiedzy na temat poszczególnych kandydatów. Jeśli było to na bieżąco, to tylko, powiedział, lepiej dla tego toczącego się postępowania. Panowie, a co się stanie, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda negatywną dla Polski decyzję? Czy jest w stanie na przykład wydać to tak zwane zabezpieczenie, czyli wstrzymać tę procedurę, pan sędzia Mitera? Panie redaktorze, no, Sąd Najwyższy Polski, niektórzy zgadzają się, czy nie, ja mówię, miał zamrozić, zawiesić te przepisy. No, część, bym powiedział, opozycji domaga się, aby Trybunał Luksemburski zrobił to samo, czyli co? Podwójny efekt mrożenia? Nie, no, będzie orzeczenie w porządku prawnym, orzeczenie europejskie, które należy respektować, tylko czy nas, jako organ Krajowej Rady Sądownictwa, to orzeczenie będzie, bym powiedział, wiązało? W mojej ocenie ja nie widzę związku. My swoim tokiem pracujemy, natomiast kwestia osób tych 65-latków sędziów, to jest kwestia całkiem, bym powiedział, drugorzędna. W mojej ocenie tej procedurze, której my nadaliśmy bieg, nie będzie to nas dotyczyło. Nie będzie nas dotyczyło, pan poseł Rzymkowski? Też tak uważam, to znaczy kwestia pytań prejudycjalnych dotyczących trzech jednostek redakcyjnych ustawy o Sądzie Najwyższym nie ma żadnego wpływu na pracę Krajowej Rady Sądownictwa. Pamiętajmy, że dwie spośród czterech izb, których kandydatów na te stanowiska wolne, sędziowskie, Krajowa Rada Sądownictwa w tej chwili na tym posiedzeniu proceduje. To są zupełnie nowe izby i to są zupełnie nowe etaty w Sądzie Najwyższym, których nie było i siłą rzeczy nie dotyczy. To w takim razie, jeżeli to orzeczenia nie będą dotyczyły tak naprawdę prac Krajowej Rady Sądownictwa, ale czy będą dotyczyły Sądu Najwyższego w takim razie? Panowie wybierzecie, no razem z panem prezydentem, wybierzecie nowych sędziów w miejsce tych, którzy odchodzą na emeryturę, a tu nagle Europejski Trybunał orzeknie, że ten przepis ich nie dotyczy. I co wtedy, pan poseł, pan sędzia Mitera? Panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, my nie zajmujemy niejako te wakaty, które by ewentualnie zostały zajęte przez tych sędziów, których sprawa dotyczy. Zawsze przecież ustawodawca będzie mógł niejako, jeżeli byłyby, ja ale tylko hipotetycznie zakładam, te miejsca zajęte, zawsze można by było te osoby dokoptować i w ten sposób niejako wykonać orzeczenie Trybunału, ale ja mówię, nie zakładam takiej sytuacji. Pan poseł Rzymkowski? No rzeczywiście jest to rozwiązanie, które może zaistnieć, ale też uważam, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rzeczowo pochyli się nad tymi pytaniami. Przede wszystkim zważy na stronę formalną. Ja mam bardzo duże wątpliwości co do strony formalnej, ponieważ jeden z sędziów składu 7-osobowego Sądu Najwyższego, który kierował te pytania, no był, powiedział, żywotnie zainteresowany tą sprawą, a zgodnie z fundamentem naszej cywilizacji, no nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. To panowie, to w takim razie teraz zachowam się jak taki zwykły, normalny Jan Kowalski, wyborca. Wy mówicie, panowie, o czymś takim, że musimy się posłuchać orzeczenia, ewentualnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, natomiast wyborca dowiaduje się z różnych mediów o to coś takiego, że w Polsce obowiązuje przede wszystkim konstytucja i prawo europejskie w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia. No to ja jestem, mówiąc bardzo kolokwialnie, skołowany. To jak w takim razie jest? Musimy się słuchać tego Trybunału, czy nie musimy, sędzia Mitter? Powiem tak, przystępując do Unii Europejskiej zdecydowaliśmy się nie tylko na pewne prawa, ale i obowiązki. Oczywiście, że należymy do tej rodziny europejskiej, porządku europejskiego i jednak prawo europejskie również nas dotyczy. Proszę zwrócić uwagę takie pojęcia jak, no, dla prawników, implementacja, transpozycja, czyli coś, co obowiązuje, jest wdrażane, implementowane do naszego porządku prawnego. My należymy do tej rodziny europejskiej i od tych regulacji czy rezolucji na przykład nie uciekniemy. To jest obowiązujące prawo w całym systemie europejskim. To także nas obowiązuje. Oczywiście konstytucja jest naszym aktem, bym powiedział, najwyższym, ale ta sama konstytucja mówi, że jednak te umowy prawa międzynarodowego ratyfikowane są w tym porządku prawnym.
No zaraz, to w takim razie będę szedł dalej tym tokiem rozumowania Jana Kowalskiego. Jestem Polakiem, jako Polak, jako obywatel Polski wybieramy w demokratycznych wyborach większość parlamentarną, ta większość tworzy rząd i w naszym imieniu wyborców rządzi krajem. W tym ma prawo zmienić wymiar sprawiedliwości, zreformować go. I co do tego ma się Unia Europejska wtedy, pan poseł Rzymkowski? No pamiętajmy, że polski wymiar sprawiedliwości jest w całej, bym powiedział, takiej sieci wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mówiąc wprost, polska gospodarka, polski wymiar sprawiedliwości musi współgrać z innymi wymiarami sprawiedliwości w ramach wspólnoty europejskiej, która dzisiaj nosi miano Unii Europejskiej i jest podmiotem prawa międzynarodowego, tak aby wyrok polskiego sądu, czeskiego sądu czy francuskiego sądu był uznawany w ramach Unii Europejskiej. A tymczasem słyszę, że grozi nam wyrzucenie naszej Krajowej Radzie Sądownictwa, wyrzucenie z europejskiej sieci KRS-ów, tak panie sędzio? No, groźba taka istnieje. Czy do tego dojdzie? Nie wiem, ja jestem optymistą. Natomiast mówię, obserwuję, no, tak bym powiedział, no, ze smutkiem, że jednak działania polityczne Komisji Europejskiej czy Parlamentu, no, są, bym powiedział, tak dwutorowo w systemie bardzo bliskim z działalnością jednak, no, tych Trybunałów Europejskich. Jest to, bym powiedział, no, ze smutkiem obserwuję. Gdyby to była rzetelna ocena li tylko prawa, byłbym spokojny, ale niestety obserwuję tutaj mieszanie się prawa z polityką. Panowie, ostatnie pytanie, bo została nam już tylko minuta. A co jeśli pani prezes była, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Gersdorf, nie opuści swojego gabinetu, a pan prezydent mianuje swojego pierwszego prezesa? Co wtedy, pan poseł Rzymkowski? Ja się boję takiej sytuacji. Uważam, że dojdzie do jakiejś karczemnej awantury, która wizerunkowo bardzo będzie źle wyglądała dla państwa polskiego. A jak to rozwiązać, pana zdaniem? Nie widzę rozwiązań. A pan sędzia Mitera widzi? Ja jestem optymistą i zawsze uważałem, że jednak rozsądek zwycięży. No i po prostu pani profesor Gersdorf, no, jednak uzna, że już jest sędzią w stanie spoczynku. I tu apelujemy właśnie o ten rozsądek. Drodzy państwo, możecie od tej pory już swobodnie szykować się do spania. Godzina 21:57 i 46 sekund. Kończymy nasz program Północ, Południe, magazyn informacyjno-publicystyczny. Dziękuję wam serdecznie. W drugiej części, drodzy państwo, słuchaliście rozmowy z panem posłem Tomaszem Rzymkowskim, Kukiz 15, który jest również członkiem KRS-u. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Oraz rzecznikiem KRS-u, panem Maciejem Miterą. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję, dobranoc. A ja państwu również mówię dobranoc, spokojnej nocy. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile do konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Sol. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24. Zbliża się godzina 22. Czas na informacje dnia. Nie wiadomo, czy unijny Trybunał Sprawiedliwości odpowie na pytania Sądu Najwyższego w sprawie przechodzenia jego sędziów w stan spoczynku. Krajowa Rada Sądownictwa jutro wznowi obrady. Od czwartku trwa rozpatrywanie kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego.
Wyprawki szkolne dla polskich uczniów litewskich szkół przygotowała je Kancelaria Senatu. Michał Walczyk, zapraszam. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pytań Sądu Najwyższego na razie prowadzi jedynie czynności natury technicznej, poinformował o tym wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Chodzi o wątpliwości w sprawie przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego na mocy znowelizowanych ustaw sądowych. Wiceminister Wójcik dodał, że nie ma też decyzji, czy w ogóle unijny Trybunał zajmie się tą sprawą. To jest czynność natury technicznej. Skierowane zostały te pytania do tłumaczenia. Nic nadzwyczajnego nie dzieje się akurat w tej sprawie i nawet nie wiemy, no, czy ta sprawa będzie, nie wiem, w trybie przyspieszonym, czy w trybie zwykłym prowadzona. Na razie jest czysta czynność techniczna, czyli jest skierowanie do tłumaczenia tych pytań. Oczywiście jakie będzie rozstrzygnięcie, trudno mi powiedzieć w tym momencie. Równie dobrze może być rozstrzygnięcie wyroku takie, że Trybunał nie podejmie się odpowiedzi na te pytania prejudycjalne. Z kolei prokurator generalny Zbigniew Ziobro chce, aby Trybunał Konstytucyjny stwierdził zasadność decyzji sędziów Sądu Najwyższego, którzy oprócz skierowania pytań do unijnego Trybunału postanowili jednocześnie zawiesić stosowanie części przepisów ustaw sądowych dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia. Jutro, czwarty dzień posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, jej członkowie zajmą się obsadą wakatów w Izbie Cywilnej i nowej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Pierwotnie członkowie KRS-u dzisiaj mieli wskazać kandydatów do Izby Cywilnej. Plany pokrzyżował protest obywateli RP, którzy przez kilka godzin blokowali wejście na salę obrad. Rzecznik KRS Maciej Mitera poinformował, że po usunięciu przez policję osób blokujących wejście do sali, Rada z opóźnieniem wznowiła obrady. Przewodniczący Krajowej Rady zwrócił się do pana rektora z prośbą o umożliwienie normalnego funkcjonowania i państwo widzieliście, przywrócono stan, nazwijmy to, normalności budynku. Podczas zakończonych dzisiejszych obrad Krajowa Rada Sądownictwa omówiła ponad 20 kandydatur do Izby Cywilnej i około 40 do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Nie wyłoniono żadnego kandydata, a prace będą kontynuowane jutro. Blisko 1000 pierwszoklasistów z polskich szkół na Litwie otrzyma wyprawki szkolne kupione z funduszy polskiego Senatu. Przybory szkolne przekazuje Stowarzyszenie Macierz Szkolna. A z Wilna Kamil Zalewski. Jak powiedziała Polskiemu Radiu wiceprezes Macierzy Szkolnej Krystyna Dzierżyńska, wyprawka to część tak zwanego bonu pierwszaka, który otrzymają dzieci w prezencie od Polski. To jest duże wsparcie dla rodziców. Ten dla rodziców to ponad 112 euro, czyli blisko 450 zł i jest to forma jednorazowego stypendium. W skład wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów, które dotarły do Wilna, wchodzi prawie 1000 wyposażonych plecaków. Zawartość plecaka jest bardzo ciekawa, czyli są i farbki, i wyposażony piórnik. Do tego są jeszcze zestawy śniadaniowe, które otrzyma też każde dziecko. Słowem, wszystko, co jest potrzebne. Symboliczne przekazanie wyprawek szkolnych z Polski odbędzie się w sobotę w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. W uroczystości ma wziąć udział m.in. minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Macierz Szkolna szacuje, że w tym roku w szkołach polskich na Litwie będzie się uczyło około 12 tysięcy uczniów. Dach spalonego domu, a obok przydrożna kapliczka. Tak będzie wyglądał pomnik pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Monument stanie na cmentarzu centralnym w Szczecinie. Właśnie ruszyła jego budowa. Na potrzebę wybudowania monumentu wskazał Jerzy Murzyło ze Stowarzyszenia Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć. Cieszymy się, że wreszcie to miejsce będzie w Szczecinie, że Szczecin przyłącza się do kolejnych miast w Polsce, gdzie takie upamiętnienia funkcjonują już od wielu, wielu lat. To jest ważny moment dla nas, dla potomków kresowian i co jest ważne, dla świadków, którzy jeszcze chodzą tutaj i żyją. Szacuje się, że podczas rzezi wołyńskiej z rąk UPA zginęło od 50 do 60 tysięcy Polaków. Stany Zjednoczone i Meksyk osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie dwustronnej umowy handlowej. Prezydent Donald Trump, informując o tym, zapowiedział wypowiedzenie umowy NAFTA, której stroną jest także Kanada. A o szczegółach porozumienia nasz korespondent. Job well done. Dobra robota. Donald Trump chwalił prezydenta Meksyku za współpracę podczas negocjacji. Amerykański przywódca w towarzystwie mediów odbył rozmowę telefoniczną z Enrique Peña Nieto. Umowa określa m.in. korzystniejsze dla Stanów Zjednoczonych zasady współpracy przy produkcji i handlu samochodami. Zdaniem Donalda Trumpa nowe porozumienie pozwoli wzmocnić gospodarki obu krajów. Zapowiedział jednocześnie, że ma być to wstęp do zerwania północnoamerykańskiego układu wolnego handlu.
Od 1994 roku NAFTA określa zasady współpracy w regionie i zdaniem prezydenta USA jest straszna dla kraju. Nazwiemy to umową Stany Zjednoczone-Meksyk. Pozbędziemy się umowy NAFTA, ponieważ ma złe konotacje, mówił Donald Trump. Amerykański przywódca zapowiedział też rychłe negocjacje z Kanadą. Ma rozmawiać w tej sprawie z premierem Justinem Trudeau. Donald Trump dodał jednak, że jeśli pojawią się problemy, z Kanadą zostanie zawarta odrębna umowa zawierająca cła na samochody importowane z tego kraju. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Jutro na zachodzie dość pogodnie, na pozostałym obszarze miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i na wschodnim wybrzeżu lokalne burze. Temperatura od 19 do 22 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kwadratura kultury. Ścieżka. Dobry wieczór Państwu, Monika Małkowska. Proszę Państwa, nie jeden artysta ma takie marzenie. Mieszkać w pałacu, mieć stosowne środki finansowe oraz dużo wolnego czasu, żeby spokojnie tworzyć. I to marzenie wielu artystów czasem się spełnia, a to dzięki twórczym pobytom w Nieborowie, dawnej siedzibie Radziwiłłów. Jak może część z Państwa wie, po II wojnie światowej ten pałac w Nieborowie i park w Arkadzie został uznany za własność państwa polskiego i włączony jako jeden z oddziałów do Muzeum Narodowego w Warszawie. I dzisiaj właśnie moim gościem jest pani Elżbieta Bogaczewicz-Biernacka, konserwator dzieł sztuki, zastępca kuratora Muzeum w Nieborowie i Arkadii, czyli właśnie tego oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór, jest mi ogromnie miło. Jak zawsze. No, wiadomo, pani Elżbieto, że i Arkadia i Nieborów to stosunkowo niedalekie odległości od Warszawy, od Łodzi, od Żyrardowa, to jest jedno z najpiękniejszych takich siedzisk arystokratycznych posiadłości w centralnej Polsce. Przypomnę, że to barokowy pałac zaprojektował Tyrman z Gameren w końcu XVII stulecia, czyli bardzo dawno temu, a te posiadłości od 1774 roku należały do rodziny Radziwiłłów. A dzisiaj powiemy o tym, jak to wyglądało, jak pałac, jak wnętrza wyglądały za czasów tej berlińskiej linii Radziwiłłów, a mamy taką okazję dzięki wystawie, która do końca listopada trwa w Nieborowskim Pałacu, Pamiątki przeszłości 1796-1945. Czy Państwo mają wyobraźnię, że to jest końcówka wieku XVIII, no i do momentu wyzwolenia, kiedy po wojnie już pałac był wyzwolony. Berlińska linia Radziwiłłów. To rzeczywiście Radziwiłłowie wielu znakomitych przedstawicieli mieli, ale pani Elżbieto, czym się zapisała ta berlińska linia? Bo zdaje się, że oni byli wyjątkowo utalentowani i ambitni i zasłużyli. Tak, ja tutaj trochę tak wyostrzyłam sobie uszy na wyzwolony pałac. 1976 roku w zeznaniu o tym właśnie świadek oświadczył, że uczęszczał do szkoły w Siedlcach razem z Helenką Kowalską. Treść tego dokumentu nie jest jeszcze szerzej znana, znajduje się w zasobach archiwalnych Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach. Rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, częścią Muzeum Narodowego w Warszawie. Ważny dokument, także szczęśliwie się archiwalny potwierdzający w tym nieszczęściu istnienie szkoły, że z jednej strony książę Janusz Radziwiłł i wszyscy jego przyjaciele, wiedząc doskonale, co może się zdarzyć, kiedy będzie wkraczała armia rosyjska, radziecka, więc jakby uciekali. Ta ucieczka trwała dosyć długo, bo 3 lata zagnało ich do Krasnogorska. Książę Janusz Radziwiłł nigdy już nie odwiedził swojego domu, bo pałac był traktowany przez nich jako dom. Nowe przepisy dotyczące organizacji właśnie oświaty w Polsce po I wojnie światowej po raz pierwszy wprowadziły obowiązek Piotrze, nauki dzieci w wieku 7-14 lat. To sprawiło, że znacząco wzrosła liczba dzieci w publicznych szkołach powszechnych, już istniejących, a także nowo organizowanych.
troszkę trzeba dodać, że obowiązek tak, nauki nie oznacza obowiązku uczęszczania do szkoły. Ja mam słabość nie tylko do zamknięcia, ale też do osób, które w tej chwili nauczanie kończyło się egzaminem, jakby z powrotem zaczęły robić u nas materiały. I być może ale wracając to zadecydowało o tym, że nasza przyszła święta Elena Kręka Kowalska nie kontynuowała rzeczywiście od syna nauki, miała Eleny Radziszłowej, 14 która lat, stworzyła Arkadię i była taką damą, klasy, chyba niezwykłą, jeżeli chodzi o 18 wiek. Źródła wskazują, że mogła to ja być jeszcze jedna trzecia, nie mam już trochę do niej dystansu, bo ją lubię tak jak swoją przyjaciółkę, dlatego że dziś możemy ja powiedzieć, sądzę, że wszystkie rzeczy, że które są niezwariowane i wydają się na początku, że są sfiksowane, że są założenia zupełnie nierealne. To dla naszej całej społeczności szkolnej ogromne parku romantycznego, zrobienie budynku w formie zaprojektowanie. Jesteśmy spadkobiercami świętości, ideologią zwiedzania. Czujemy na sobie tą odpowiedzialność. To wydawałoby się, że to jest fanaberia, ale jest najczęściej odwiedzanym miejscem, ukochanym miejscem młodych ludzi. Arkadia jest piękna. Teraz jesteśmy w trakcie rzeczywiście romantu Święta Midiany. Myślę, że pozostawia swój ślad także trudno dzisiaj w sercach. W paru zdaniach, dlaczego inaczej polega urok tego miejsca, tak samo jak Wibarowa, ale dla mnie ono jest ciągle zagadkowe. Jeszcze mało tego, ciągle coś odkrywamy. I rodzaj popatrzenia na meble, wnętrze, które zachowały swój charakter i odcisnęło tam piętno w ułożeniu, na przykład obrazu. Wiemy, do kogo one należało, kto dysponował, bo się świetnie zachował archiwa. Więc on jest czytelny przez osobę, tak samo jak park w Nieborowie, to jest to samo co park Arkadii. Dlatego też zachęcam Państwa, ale też proszę troszeczkę się przygotować, bo bardzo łatwo można to wszystko odczytywać. Pani Elżbieto, przyjaźń z duchami to jest, no nie wszyscy mają ten dar, ale Pani jak Pani sama określiła za przyjaźń z Heleną Radziszłową, no to jest chyba też troszeczkę za pośrednictwem przygotów. Pani te pamiątki z przeszłości. Może krótko o jeszcze jednym śladzie, dodam, że który ja nowych obiektów, odczuwam, aż 130 sztuk urodziłem, jest pokazywane. Pani to zaaranżowała tak, żeby to się wydawało takie płynne. Ja zrobiłam taki bardzo drobny wkład, mam nadzieję, że scenografia i zaaranżowanie rzeczywiście są moją pomysłami. Radio Sącika. Bardzo się staraliśmy, bo tutaj kurator Monika Antczak, a przede wszystkim też pan Maciej, obserwując tutaj życie, jest wielkim kolekcjonerem. Radio Sącika, chociażby biblioteka apteka świętej Faustyny. To są rzeczy, które szpital świętej Faustyny, imienia świętej Faustyny. One zostały wyszukane i zostały zebrane. Więc od pastelni, ram, grafik, tłoków pieczętnych, powstały klasztor, pistoletów pojedynkowych, zgromadzenia i przede wszystkim cudownych Boże Miłosierdzia, właśnie to wszystko widzimy. Dzieci, bo dzieci, Antoni Żojnicy, na pewno gimnazjum Świętej Faustyny, to była zresztą niezwykła para, pierwsze w Polsce to było niezwykle prestiżowe. Elena bardzo starała się, że Antoni ożenił się sztandar, z siostrzenicą Fryderyka II. Przez tyle lat. Prawdę mówiąc, ona była osobą, która potrafiła niezwykle pijarowsko podchodzić ale jest do jeszcze, swoich mi się, działań. Jeden ślad, pokazanie jakby może siły tak rodu Radziwiłłów polegało na tym, że ona razem ze swoim mężem kupiła ogromną kolekcję świętej Faustyny i posłannictwa do codziennego życia, które zostały przywiezione rzeką, że trzymały się parafialnych. Większość tam wydarzeń wydane tutaj parafialnych, społecznych, i, no, szkolnych cóż, jest związana z jej to miał ogromne odczucie, dlatego że kalendarzem życia, świętością, wydawał nie na fanaberię, tylko na swoją uroczystości kościelne wyznaczają czasem rytm. Historia pokazała, że trochę to było słuszne. W terenie, w kościele, w gminie przyciągają ludzi, angażują ich. Niemniej jednak prestiżowo to pozwoliło na to, że to ranga dodaje nam poczucie, że razem pracujemy częściej ze sobą, rozmawiamy, otwieramy się na siebie, mamy wspólne trudne problemy, poznajemy się, pomagamy tak, sobie. To jest niezwykle cenne. Powiem. Jeżeli to jest także ślad, to zawsze historia nie może być odniesiona od ekonomii. Budujemy po prostu więź i poczucie przynależności do wspólnoty kościoła, naszej małej ojczyzny. To przysłowienie pod
Wisłą przy odrodzie. One były przywiezione szczęśliwie do Karkowski, dyrektor zespołu szkolnictwa szkolnego, ogromna oranżeria. Drodzy Państwo, śladami świętej siostry Faustyny, podczas dzisiejszej rozmowy wykluczonych, zapraszamy do ich współtworzenia. Telefony do studia 63 Jest parafia na Żytniej świętej Kowalskiej, tam pełno tych głodnych. Pomijając już to, że ja
ja sama też do końca nie bardzo zdawałam sobie z tego sprawę, jakim był pracowitym człowiekiem. Dlatego, że on na terenie Warszawy na Pradze jest fundatorem tego kościoła, przypuszczku, czyli takiej jakby ochronki dla dzieci. Zakładał manufaktury, jednocześnie był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Zachęta i jest on na czele, stanął na czele Komitetu Odbudowy pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie. Co się stało? Jak widać zresztą, przyjaźnił się z wieloma twórcami, pomagał dzieciom Marii Konopnickiej, był szalenie lubiany i bardzo, bardzo często pomijając już to rzeczowo. W archiwum mam zachowane około 1200 jego listów do różnych osób, do swojej matki. Piękny stosunek do swojej mamy miał. To rzeczywiście z przyjemnością je czytam. Ozdabiał małymi rysunkami każdą rzeczą, którą zaprojektował szczęśliwie w manufakturze. Zrobił on natychmiast sobą. Jednocześnie też odbudował kościół. Jak patrzę na ten trójkąt, który się tworzy, czyli z balkonu osi pałacu, można zobaczyć szczyt kościoła w niebarowie. Jednocześnie gdyby nie było już tak wysokich drzew, można byłoby zobaczyć właśnie drzewa paśmu w Arkadzie. To razem wszystko w zasięgu wzroku jest. I do samego kościoła manufaktura wyprodukowała 40 tysięcy kafli pod głową. Dwa ołtarze. Więc on tą działalność podzielił na rzeczy do wyposażenia kościołów, a absolutnie praktyczny na stół i produkował absolutnie przepiękne piece takowe. Wszystkie, które są w niebarowie, są z manufaktury. A ja też są znakomite, tak rodzicie się ta tradycja manufaktury powiedzieć, bo wszak ona funkcjonuje. To też jest tak, ona funkcjonuje i to ta historia nie zaczęła się od teraz, tylko zaczęła się od roku 1981, czyli 100 lat później. O samym Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Świnieckiej, bo to też jest osób, bardzo ważne i łączy się z tym, ojciec tutaj wspomniał, która trafiła przypadkiem, wojna ją zawiała do niego. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnieckiej ten pomysł, żeby reaktywować tą manufakturę. I to jakby chętnie zostało podchwycone i to zaczęło działać. Ja myślę, że wyroby historyzujące, bo manufaktura była fabryką pieców kaflowych oraz ceramiki starzyjącej majolikowej. Zapisane są te wydarzenia, a jednym z celów towarzystwa jest Teresa Szałowska w takich założeniach programowych powiedziała, tak, kontynuujemy, ale jednak już wciskamy swoje własne piętno indywidualne, czyli rozwijamy coś w rodzaju kierunku, wzoru, takim zwyczajem, tradycją stały się zdarzyło. Właśnie podróże rowerowe, myślę, że technologicznie to nie było tak i potem zaczęło troszkę znikować. W sposób naturalny ostatni pracownicy przeszli na emeryturę. Z pierwszych takich podróży odbyliśmy to są właśnie takie szczęśliwe zbiegi okoliczności. Fundacja ksiądz, Trąby też jest chyba trochę spisowana na punkcie celowym. Już sama nazwa Trąby to jest dość taka głośna, polityka głośna, ale jednocześnie pojawili się półtora roku już jest to, jest to właśnie i zaczęli prowadzić tą manufakturę. Przywiązania, naszego przywiązania do tych kapliczek, do tego zadowolona, bo to wszystko jest tak, jak powinno być. Czyli tak jak Michał Piotr zaglądał im przed nami i podpowiadał, co należy zrobić. Rozwijane są wzory historyczne, ale one są interpretowane w sposób nowoczesny. Telefonowania do naszego studia 63 200 88 11 30, ale myślę, że już bardzo dużo rzeczy trafia do rąk prywatnych, ponieważ w tym roku 63 288 11 30, Trąby brała udział w festiwalu designu w Łodzi i ceramicy z tą pracownią związani zdobyli numer 18, bo otrzymałam taki piękny kalendarz. Jest naprawdę bardzo ładna, a mnie przez najczęściej sprawia ogromną przyjemność. I tam był podany osobiście panią Marię, ale panią Teresę Radzik-Tarnowską, które w odpowiednio dobrze pobrudzonych fartuchach własnymi rękoma robią te naprawdę przepiękne przedmioty. Ten rodzaj skupienia w tej pracowni jest tak energetyczny i ja jestem tym absolutnie zachwycona. Mogę podać, bo to jest ten sam, tylko że nieraz jest tyle telefonu, że nie można zadzwonić.
zaczęłam mówić o cytrynach i o raporcie, bo to jest taka jutrzejsza rzecz. Ja z każdego z każdej tej publikacji ogromnie się cieszę, naprawdę ogromnie się cieszę. 638, 834, także muzeum z wnętrzami nie zmieniło się. Ten przedmiot został jakoś dobrze chyba zakomponowany. Szczęść Boże. Wszystkim, którzy brali w tym udział. To był naprawdę hardkorowy czas i myślę, że scenograficznie to było dosyć trudne, ale przedmioty są...